Paweł Stolarski. Zajmuję się pisaniem sztuk teatralnych, wierszy, poezji, a teraz biorę się za prozę. Książka Felhala Nowy Początek stanowi mój debiut prozatorski. Jest to książka z gatunku przygodowego fantazy filozoficznego z elementami science fiction w klimacie postapokaliptycznym. Zawiera motyw podróży po planetach oraz motyw zdobywania artefaktów. To jest coś takiego jakby mały książę, tylko w takiej wersji bardziej dla dorosłych, dla starszej młodzieży. Konfliktowi nie było widać końca, ciągłe zastraszanie, wzrastająca inflacja, a wraz z inflacją niepokoje społeczne. Sankcje, wrzask wiadomości, wszechobecna frustracja. W 2028 poleciały bomby atomowe. Odmówiliśmy wykonania rozkazów. Próbowaliśmy w końcu nie niszczyć, ale kogoś uratować. Na naszą planetę było chyba za późno. Dziennik pokładowy kapitana Corneliusa. To jest tylko wspomnienie z tego dziennika Corneliusa, tak? To cała akcja, praktycznie początek akcji zaczyna się w 2028, kiedy już jest po wszystkim. Po wybuchu bomb, po zniszczeniu tak jakby naszego świata. U mnie blurb jest bardzo skomplikowany, jest dużo jakichś pojęć bliżej nam nieznanych, bo to są moje pojęcia, które powstały w trakcie. No ale są o tyle ważne, że później znajdujemy ich rozwiązanie w tej książce. Wiemy, o co chodziło w całym tym początku, poznajemy te postaci, poznajemy podejście, poznajemy pojęcia razem z tymi. Uczymy się razem z naszymi bohaterami. To też jest fajny styl, wydaje mi się, taki przy takim prostym pisaniu, bez jakichś naukowego stylu. Taki delikatny, trochę humorystyczny, ala amerykańskie filmy, ala jakieś tam gry i tak dalej. No to wydaje mi się, że to jest fajne. Mamy tutaj dużo filozofii chińskiej, nawiązania liczne do buddyzmu, do taoizmu. Bardzo dużo jest o równowadze, o harmonii, o ładzie. O bóstwa, które są tam jakby przedstawione, nie mają praktycznie nic wspólnego z takim typowym chrześcijańskim obrazem Boga. To wszystko jest raczej takie podpięte tą filozofią Dalekiego Wschodu, tak? Dużo można by takich odniesień, nawiązań, które będą widoczne w dialogach, w rozmowach istot tych niezwykłych, tych ala bogów. Dużo jest nawiązań nawet do takich filozoficznych Alana Wattsa, przekonań jakiejś jego filozofii takiej, którą promował w świecie. Pierwszą postać, którą poznajemy na początku książki, to jest kapitan Leon Cornelius, który prowadzi ten olbrzymi statek. Obok niego zaraz siedzi jego żona, Nicole Margot Cornelius. Jest z nimi Amerykanin, Gregory Timon Foster, jeden z uchodźców, uciekinierów, ocalonych, bo tak ich nazywamy. Kolejną osobą, którą idąc dalej poznajemy, jest Polka, dr Salomea Rodak. I razem z nią jest jeszcze dwójka innych lekarzy, jest to dr Chris Henderson oraz Freimut Fritz, niemiecki doktor Freimut Fritz. Jeżeli chodzi o piątkę napromieniowanych, czyli osoby, które w wyniku wybuchu tych bomb atomowych zyskują nadnaturalne zdolności, mamy tam w ich składzie Ernesta Szymanowicza Polaka, mamy Lilian Anię Eriksson, jest to Norweżka z typowo norweską urodą, mamy Shiro Yatamoto, Japończyka. Mamy Martę Blade oraz Weronikę Zontarenko. Właśnie. I Weronika Zontarenko jest to Ukrainka, młoda dziewczyna, najmłodsza właściwie z całej drużyny, a bardzo istotna dla dalszego ciągu i rozwoju sytuacji, ponieważ
Ona posiada jeszcze pewne nawet niezdolności, ale posiada tak jakby drugą istotną, ważną rolę, która później wyjdzie na jaw, tak jakby drugą tożsamość. O, to taka trochę zapowiedź. Jest to bardzo ważne. Ale na początek poznajemy ją jako taką młodą, trochę skrytą, trochę bojącą się otoczenia ludzi, zamkniętą w sobie bardzo osobę. I tam znajdują się takie postaci drugoplanowe, jak na przykład Eddie Sokumor, czyli snajper, jak na przykład Rose Marshalls, najemniczka. One pomagają, ale nie są tak ważne jak tych 6-7, czyli kapitan Leon, czyli dowódca Pierre, czyli Weronika Zontarenko, czyli Lilian, czyli Marta, czyli Shiro, czyli Ernest. To są tak jakby nasi główni bohaterowie całej tej podróży. Też taka postać trochę komiczna, trochę taka mniej poważna, ale pomagająca. Zawsze służąca dobrą radą, jakąś pomocą. To jest właśnie Richard Ruffy Craig. Dzięki tej książce mam nadzieję, że uda się nam wykroczyć poza granicę naszego jakiegoś światopoglądu. Te sytuacje będą różne. Te kosmiczne energie, te kosmiczne dialogi, rozmowy mogą nas naprowadzić na coś zupełnie innego, może nawet zmotywować do jakiegoś poszukiwania nowych rozwiązań, a nie zamykania się w jakimś takim schemacie, że tą religię jedną jakąś dopuszczamy, filozofia już jest B. Nie, tutaj jest właśnie wszystko ładnie połączone ze sobą i nie ma takiego ataku na jedną ani na drugą stronę.